Chorwacja uchodzi za kraj bardzo drogi, jeśli chodzi o wyżywienie. Rzeczywiście, jeśli by się poruszać w miejscach turystycznych i stołować w restauracjach, to bardzo szybko zostaniemy zmuszeni do wycofania się do Polski z powodu właśnie braku funduszy. Tutaj przychodzi z pomocą to, co znajduje się w prywatnym apartamencie, czyli kuchnia. Można sobie przyrządzić przecież dowolne danie samodzielnie. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami, no bo ktoś to musi zrobić, no ale coś za coś. Produkty w markecie są dostępne w cenach podobnych jak w Polsce, może minimalnie wyższych, no ale nie bądźmy aż tacy skrupulatni, od tego są wakacje, żeby nieco więcej pieniędzy wydać. W marketach znajdziemy wszelakie produkty spożywcze, jakie są Polakowi do szczęścia potrzebne, od gotowych dań w słoikach i puszkach, po jakieś półprodukty typu mleko, mąka i tego typu rzeczy. Oczywiście są tam setki innych rzeczy, jak w każdym innym markecie. Czego nie polecam kupować w markecie, to owoce i warzywa. Te po prostu kupujemy od indywidualnych handlarzy przy drodze. Są to sadownicy, którzy oferują owoce i warzywa po prostu o klasę wyższą niż to, co jest w markecie. Mam tutaj na myśli zarówno smak, jak i świeżość. Nie chcę tutaj przypadkiem powiedzieć, że owoce z marketu chorwackiego są niedobre, no bo są zdecydowanie lepsze od tego, co mamy w Polsce. Po prostu owoce ze straganów są jeszcze lepsze i to dużo lepsze. Poza tym płacimy bezpośrednio u producenta, więc możemy liczyć na niską cenę. Ta jednak jest uzależniona od odległości od miasta, a zwłaszcza od odległości od plantacji owoców. Na przykład stragany występujące w miastach będą droższe, a wyjeżdżając poza miasto i zatrzymując się niemal w szczerym polu przy straganie, otrzymujemy świeżutkie owoce prosto z pola w naprawdę niskiej cenie. Smaku nie można opisać, to po prostu trzeba spróbować na miejscu. Próbowałem trochę owoców dowieźć do domu i częściowo mi się to udało, ale owoce dojechały już nie do końca świeże oraz mocno się poobijały, więc sukces był taki trochę częściowy. Niemniej i tak jest wyraźna różnica w smaku między tym, co mamy w Polsce, do tego, co przywiozłem. Jest to bardzo duża różnica i wszyscy to potwierdzili. W Chorwacji oprócz marketów polecam zatrzymywać się obok sklepów oznaczonych napisem pekarnica. Nie mylić z pekarna, bo to są dwie różnej jakości sklepy z wypiekami. Zwykła pekarna to po prostu piekarnia, jaką można znaleźć w Polsce, czyli chleb, bułki, kilka dodatkowych wypieków, no ale generalnie niewielki wybór. Natomiast pekarnica to jest również sieć piekarni, ale wybór w nich jest zdecydowanie większy. Są tam przygotowane wypieki po prostu wszelakie, od prostego chleba po naprawdę wyszukane pizze. W zasadzie w dobrej pekarnicy można znaleźć wszystko, co da się upiec. Niestety nie można sobie zamówić smaków czy rodzajów pizzy, ale tylko to, co już jest upieczone i wystawione do sprzedaży. To, co ja miałem przyjemność skosztować, to po prostu smakuje nieziemsko. Ja zamówiłem jeden kawałek pizzy, po czym poleciałem po kolejne. Na kolację wziąłem na wynos takiego zawijańca dość pokaźnych rozmiarów, gdzie w ciasto podobne do takiego z pizzy nawinięte było mięso i warzywa. Pizzą najadłem się do tego stopnia, że kolacji nie było, no i owy zawijaniec posłużył mi za śniadanie. Następnego dnia ten zawijaniec nie smakował już tak dobrze jak ten świeży, bo ciasto zrobiło się takie trochę już gumowate, no ale ciągle było smaczne. Zarówno kawałek pizzy, jak i zawijaniec kosztowały mnie po 8 kun, czyli obiado, kolacja i śniadanie to koszt 24 kun, czyli jakieś 14 zł. Dalej uważacie, że Chorwacja jest droga, jeśli chodzi o jedzenie? Z pekarnic korzystaliśmy przy każdej nadarzającej się okazji i jedliśmy na miejscu lub zabieraliśmy po prostu na wynos. Dojadaliśmy owocami ze straganów, które również były taniutkie, bo na przykład za 20 kun można było zakupić tyle owoców, że jedna osoba nie miała szans tego zjeść. A to przecież nieco ponad 10 zł. Oczywiście będąc na wakacjach, grzechem byłoby nie znaleźć dobrej chorwackiej restauracji, gdzie serwowane jest typowo chorwackie jedzenie. Tutaj już niestety na taniość nie ma za bardzo co liczyć. Moja kolacja kosztowała 120 kun, czyli coś koło 60 zł. No ale wypas był taki, że z powodzeniem najadłyby się dwie osoby. Ja pomimo tego, że przyszedłem głodny, nie byłem w stanie tego wszystkiego zmieścić. Samego mięsa było chyba z pół kilograma, a do tego jeszcze frytki i kilka sporych kawałków chleba. No ale jak znaleźć takie miejsce? Okazuje się, że sposób jest dość prosty. Trzeba zapytać kogoś, kto mieszka i pracuje w takiej miejscowości.
Ja z Marcinem wpadliśmy na pomysł, że zagadamy do kelnerki w jednej z kafejek. Dla pewności wybraliśmy kafejkę na uboczu, gdzie nie było za dużo turystów, a klienci no to byli głównie Chorwaci. Teoria była taka, że w takim miejscu kelnerka raczej nie będzie nas wysyłała do zaprzyjaźnionej restauracji dla turystów, no bo nie będzie miała z tego żadnego interesu. Tak więc skupiliśmy sobie po kawie i po kilku minutach zagadaliśmy do kelnerki zgodnie z planem. Okazało się, że jest takie miejsce, gdzie turyści za bardzo nie chodzą, bo jest na uboczu. No i głównie tam chodzą Chorwaci, bo jest dobre swojskie jedzenie. Właśnie o takie coś nam chodziło. Dostaliśmy na karteczce nazwę lokalu, a miła kelnerka poszła z nami tak daleko jak mogła i wskazała kierunek, gdzie mamy szukać tej restauracji. Restauracja została znaleziona dość szybko. Ludzi wewnątrz nie było oprócz nas wcale, a na zewnątrz no, w zasadzie kilka osób. Atmosfera wewnątrz była taka, że miałem wrażenie, że za moment wejdzie Franek Dolas i zacznie wyrzymać swoje ubranie po prostu. No, to smacznego. Dziękuję. Jedzenie, jakie oferowała ta restauracja, no to było zarówno tanie i proste, jak i nieco bardziej wyszukane. Ponieważ to był ostatni dzień naszego pobytu, postanowiliśmy zaszaleć i poprosiliśmy kelnera o jakieś dobre, typowo chorwackie jedzenie. Wybraliśmy jedynie rodzaj mięsa wołowego z pomiędzy kilku rodzajów, a całą resztę zostawiliśmy kelnerowi. Marcin zamówił dodatkowo zupę z wołowiny, czyli po prostu rosół wołowy. Niech się sam wypowie, jak smakuje ten rosół. Rosół z prawdziwej krowy, jak twierdzi kelner, od miejscowego rzeźnika. Cokolwiek to znaczy, ale smakuje pysznie. No w ogóle to jest knajpa, która się nazywa Konobi. No, jak dalej? Lovely Dwora. Konobi Lovely Dwora. Tak się nazywa. Jest tak. Polecona nam przez właścicielkę kawiarni, w której godzinę wcześniej piliśmy najpyszniejszą kawę w Chorwacji, ale niestety w takich malutkich kubełkach. Tutaj większych kubełków nie chcą nam dać. Chyba, że w domu. Chyba, że w domu prywatnie to wtedy. A mieliśmy okazję spróbować takiej domowej kawy i też była niezła. I była duża, naprawdę była duża, jak na miejscowe warunki oczywiście, bo tam było pełne 200 ml chyba, nie? No. Także jak przyjedziecie do Chorwacji, jak będziecie mieli okazję być na Węgrzech, nie spodziewajcie się, że dostaniecie kawę w takiej wersji, jaką znacie z Polski. Prawda. Marcin zjadł rosół i na właściwe danie już nie musieliśmy za długo czekać. To, co zobaczyliśmy, mnie osobiście jednocześnie pozytywnie zaskoczyło, jak i przeraziło. Pozytywnie zaskoczyło, bo jedzenia było tyle, że na pewno nie wyjdę z tej restauracji głodny, a przeraziło, bo jestem głodny i na pewno napcham się do granic możliwości i być może później to odchoruję. Z samego mięsa było chyba z pół kilo. Kawałki mięsa grillowanego, przekładane warzywami, głównie papryką, no bo bez papryki nie ma jedzenia w Chorwacji. Do tego słuszna porcja frytek, dwa rodzaje sosów i chleb, ale taki bardziej w smaku ciasta do pizzy, ale tylko trochę. No, takie coś, to jest takie typowe danie chorwackie. Z ajwarem, z typowo chorwackimi frytkami. Frytki, jakieś mięska, oczywiście papryka, bo bez tego nie ma jedzenia. I tak to wygląda. Zjadłem jeden kawałek tego chleba i zrozumiałem, że miejsca może nie wystarczyć nawet na samo mięso. Ograniczyłem się więc do skonsumowania mięsa bez chleba i frytek, no i najadłem się. Obżarłem się właściwie. Nie ma możliwości, żeby dorosły człowiek zjadł wszystko, nawet jak jest bardzo głodny, tak jak ja. Okazuje się, że jedzenie faktycznie było bardzo dobrej jakości, bo nie było absolutnie żadnych nieprzyjemności żołądkowych. No danie swoje kosztowało, ale było warte każdej kuny, jakie na nią wydałem. To samo mówił Marcin.
To była jedna tego typu uczta, jaką sobie urządziliśmy w czasie naszej wyprawy. Wcześniej jedliśmy to, co przywieźliśmy ze sobą z Polski oraz to, co kupiliśmy w marketach oraz na straganach z owocami. Jedzenia z Polski proponuję nie brać, no chyba, że tylko tyle, żeby było co przegryźć w czasie drogi. A nawet to nie jest konieczne, no bo przecież można się zatrzymać po drodze w jakimś McDonald's czy KFC. Tego jest sporo po drodze, podobnie jak w Polsce. Jedzenie może nie jest wyszukane, ale na pewno będzie smakować lepiej niż kanapka z jajkiem robiona 12 godzin wcześniej. To, co różni nasze stacje paliw od stacji, jakie widziałem w Chorwacji, to brak kawy na stacjach i w zdecydowanej większości przypadków brak jedzenia. Oczywiście można znaleźć jakieś czekoladki czy ciastka, no ale raczej głodu tym nie zaspokoimy. Kawa jest dostępna w zasadzie wyłącznie w kafejkach i barach. I jest podawana w malutkich filiżoneczkach. Dostajemy takie espresso jako czarna kawa bez mleka albo w nieco większej filiżaneczce espresso z mlekiem jako kawa biała. Innej opcji wypicia kawy nie ma, przynajmniej ja nie uświadczyłem. O kawie rozmiarów jak w Polsce można zapomnieć, chyba że samodzielnie ją sobie zrobimy. Jedyny raz dostaliśmy kawę w normalnym kubku, ale to był po prostu prezent z rana od właścicielki apartamentu, w jakim akurat byliśmy. No i okazuje się, że prywatnie Chorwaci pijają kawę, podobnie tak jak my. Nie wiem więc, dlaczego w kafejkach nie da się kupić kawy normalnych rozmiarów. No ale to jest szczegół. Bardzo szybko nauczyliśmy się siedzieć przy takiej malutkiej kawce godzinę lub nawet dłużej. Polecam taki sposób spędzania wolnego czasu, bo kafejki są ulokowane najczęściej przy brzegu nad samym morzem, więc widok mamy znakomity. Koszt kawy jest moim zdaniem niski, jak na miejsce, gdzie przesiadują turyści. 8 kun za czarne espresso oraz 10 kun za espresso z mlekiem. Bardzo często kupowaliśmy sobie taką kawę w kafejkach, nie tylko żeby ją wypić, ale również po to, żeby wyskoczyć do morza, wykąpać się, o ile była taka możliwość, a w tym czasie nasze motocykle były legalnie zaparkowane obok naszego stolika i nikt nie chciał nas pogonić. Była też okazja do tego, aby wyjąć jakiś zapas jedzenia i przy tej okazji sobie zjeść. Nie było to może zbyt eleganckie, ale nikt nam nie zwracał uwagi, ani nawet dziwnie się nie patrzył, więc uznaliśmy, że nie ma w tym nic złego. Oprócz tego, korzystając z kempingów, najczęściej można tam znaleźć restaurację, w której można dobrze zjeść za stosunkowo niską cenę. Niestety będzie to cena zdecydowanie większa niż zakup składników w markecie i przyrządzenie sobie jedzenia samodzielnie, ale jednak taniej to będzie niż w restauracji w miejscu takim typowo turystycznym. Jest to pewne rozwiązanie dla osób, które chcą normalnie zjeść, a jednocześnie nie płacić za dużo. Przy okazji nie babrając się w przygotowywanie posiłków czy bieganie po marketach. Jeśli chodzi o wyżywienie, to mam nadzieję, że nakreśliłem mniej więcej, czego można się spodziewać w Chorwacji i gdzie szukać dobrego i taniego jedzenia. Najprawdopodobniej ludzie, którzy spędzili więcej czasu od nas, będą w stanie na ten temat więcej powiedzieć. No niestety, my tam byliśmy 10 dni, nie pozwoliło nam to na przetestowanie wszelkich możliwych źródeł wyżywienia, ale wydaje mi się, że te najlepsze pod względem jakości i ceny udało nam się odkryć i tutaj pokazać. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym poopowiadam o wydatkach, jakie poniosłem w związku z tym moim wyjazdem i podpowiem, jak uniknąć sytuacji, w których niepotrzebnie wydajemy mnóstwo pieniędzy. A ja sam kilka takich błędów niestety zrobiłem. Zapraszam do oglądania. Cześć!